Dzień dobry, dzień dobry. Pora, jak widzicie, średnio raczej zachęcająca. Natomiast nie mieliśmy wyjścia, trzeba było wstać, bo właśnie o tej godzinie wstaje pewien dżentelmen, z którym spędzimy dzisiejszy dzień. PKO Bank Polski, dzień z Bartkiem Kapustką. Także mimo przykrej pory, ruszam. Siemano. No siemano. Nie wiedziałem, że jesteś takim radnym ptaszkiem, słuchaj. Jak tam z panem? No ja średnio, nie ukrywam. Ale ja tak w miarę, wiesz. Ale ty stajesz tak tylko obozowo, czy generalnie co dzień lubisz sobie zacząć dzień przed kurami? Ja się lubię spać nawet. No bo że trzeba wykorzystać czas maksymalnie, czy ktoś w lewo idzie. Także nie jest łatwo, no ale taka rutyna. 6:45. Mamy 2 minuty. I zaczynamy trening na siłowni. A czemu właściwie to wcześniej zaczynacie? Wiesz co, nie chcemy tracić czasu, bo też czeski ma obowiązki swoje z drużyną. Mamy tak naprawdę codziennie 4 zajęcia, 2 razy terapię ze sobą, znaczy 2 razy siłownię, raz boisko, różnie to wygląda. Raz, na pewno zaczynamy siłownię zawsze rano, 6:45, później kładę się na stół, czeski ze mną pracuje trochę manualnie, trochę nad pewnymi gdzieś tam rzeczami. Po południu idziemy na boisko, zawsze, wieczka i wieczorem jeszcze pracujemy zazwyczaj znowu albo trochę siłowni, albo znowu u fizjoterapeuty w pokoju nad czaskimi tam łamie na stole. No jeżeli chodzi o twoją pracę, to wiedziałem, że nawet w trakcie przerwy po zdjęciach z Instagrama raczej nie próżnowałeś. Nie, to prawda. To jest taki okres, że tak naprawdę tej pracy jest więcej niż w normalnym sezonie. Także żadne wakacje. Wiadomo, chwila przerwy czasem gdzieś tam, żeby głowa odpoczęła, też jest ważna. Siemano. Siemano. Co dla niego przygotowałeś dzisiaj? To stały zestaw, który robimy tak naprawdę w początku obozu, żeby trochę pobudzić całość, popracować nad detalami, tak żeby Kapi lepiej się czuł po prostu na cały dzień, ale przede wszystkim na boisku. Okej, to w skali od tego co było, tego co jest teraz, to jak duży dokonał się postęp przez tę waszą pracę? No bo ja nie mówię tylko o obozie, no ale też o Warszawie. Nie, uważam, że naprawdę fajnie. W sensie to też jest maszyna, więc tutaj podkręcamy po prostu śrubki. Więc to jest na pewno, nie? Kepson? Jest. Ale nawet muszę się obudzić. Trzeba pytać. Trzeba tutaj pytać Kapiego, ale myślę, że naprawdę jest fajnie. Fajnie kolano reaguje. My też cały czas monitorujemy, gdzieś tam cały czas rozmawiamy z Kapim, robimy swoją robotę. Na zasadzie też teamu, bo to jest też ważne, żeby ta interdyscyplinarność była ważna, w sensie jest ważna na tyle, żeby właśnie kontrolować 100% uwagi na Kapi teraz, nie? Więc od rana tak naprawdę pracujemy. No widzę, że naprawdę nie próżnujesz tutaj. Nie masz tak ciężko, ale to są takie cienia, które z pozoru niektóre nie wydają się mega męczące. Które najgorsze? To przyciśnianie jest stabilizacyjne, może się zrobić. Siemanko. Dobra, to tak byśmy zrobili, może co? Raz. To Erniego możesz pierwszego wpakować. Dobra, czyli ja sobie zamienię, ty gdzieś przekimasz. Dobra, dziękuję. Czyli ty teraz co, śniadanie i potem znowu do fizjo? Tak, kilka drzemki jeszcze zdążę, myślę. I też, ja rano nie jestem zbyt rozmowny w trakcie treningu. Potrzebuję 2 razy więcej koncentracji, żeby załapać wszystko, ale... Ale dzisiaj szybko zaciało tak naprawdę. Pierwszy trening ze sobą. Ciekawe, czy twój kolega z pokoju już chciał? Nie, no wstał, bo się na nie za 10 minut, więc myślę, że wstał. Chociaż nie, 20 minut, no to tak, żeby zobaczyć. Sprawdzimy. No jak wstał, zobacz.
Dobra, nie będziemy go budzić z kamerą. Widzimy się na siedlanku, nie? Tak jest. Do you have mask, maybe? Sorry. Cały czas gubię te maski. Biorę ze sobą i zostawiam. Thank you. Tylko maski, czy zdarza się jeszcze inne rzeczy gubić? Nie, maski. Bo wiem, że niektórzy z portfelami mają problem, na przykład telefonami. Nie, czasem zdarzało mi się coś zgubić, no, ale nic ważnego. Ale był taki moment, śmiałem się z dziewczyną, że jak się zakochałem, to zacząłem wszystko gubić, ale ona to samo, także mamy oboje wytłumaczenie. To już się ustabilizowało, rozumiem? Tak, teraz już nie gubię rzeczy, już miłość się skończyła. Nie, no, ale nie, raczej nie gubię rzeczy, raczej nie gubię. Masz jakąś stałą szamkę swoją, czy nowe rzeczy próbujesz? Nie, ja zmieniam tak co jakiś czas, ale dzisiaj chyba English breakfast wiedzie, wiesz? Posiłce jeszcze? Proszę. Ile spałeś posiłce? Niecałą godzinkę. Tam rano Michał pracowaliście, widziałem, nad siłą i nad mobilnością. Nie, tam bardziej taką funkcją, wiesz, do boiska, tak żeby teraz troszeczkę te wzorce poprawić u Kapiego, w sensie poprawić, dokręcić śrubki, tak jak mówię. I teraz zajęcia z fizją właśnie po porannej siłowni, to są takie trochę zajęcia dodatkowe. Nie wiem, jakoś teraz stabilizujesz organizm, wzmacniasz, na czym to dokładnie polega? Bardziej reguluję, tak żeby też po pierwsze kontrolować tkanki. I sam proces teraz wprowadzania boiska, nie? Bo później będziemy jechać na boje o 13:15 i tam głównie z Bartkiem Dobrowiczem. Będziemy pracowali, ja pojadę też, żeby zobaczyć, jak ewentualnie mechanicznie to wygląda. No i po prostu kontrola na zasadzie, jak zareaguje tkanka, jak zareaguje kolano, i żeby tu się nad tym skupić. Nie? Ten początek, wiadomo, że jeżeli chodzi o wprowadzanie boiskowe, to jest zawsze gdzieś tam sygnał na nowe napięcia plus gdzieś tam powtarzalne różne schematy, nie? Napięciowe, więc na tym. A dla Ciebie, Kapi, taka sesja z fizją to jest bardziej chillout, czy to jednak jest obciążenie jakieś? Czy to boli, nie boli? Jak to wygląda? Mówisz o tym, co teraz robimy, czy rano? Tak. No bo teraz raczej widzę, że się nie przemęczasz. Mówię o sesji z fizją tutaj już na stole, po treningu. No bo rano zakładam, że to jest jednak jednostka treningowa. Rano tak, no tutaj bardziej Michał pracuje na tym, co gdzieś tam u mnie kuleje. Ja, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, to mnie to nie kosztuje zbyt dużo, ale czasem niektóre jakieś elementy, które Michał wprowadza, po prostu są bardziej lub mniej odczuwalne, jeśli chodzi o ból. W tym momencie nie robimy takich rzeczy, ale czasem na powięzi, tak Michał? Na tym, gdzie... Na układach. To bywa trochę, ale nie, no ogólnie to nie jest nic obciążającego mnie. Cześć! Cześć! Jak się masz? Bardzo dobrze. A. You have Alexa here? Tak. Alexa jest tutaj. Jest tutaj? Alexa, jest. Play Michael Jackson. Michael Jackson jest nice. Playing songs by Michael Jackson. Come on. Teraz musisz się kazać przestać, bo nam materiał z YouTube'a zdejmą. Tak? Tak. Jak Alexa, stop. Nie, no ładnie się tu urządziliście, muszę ci powiedzieć. Czekaj. Ładnie się urządziliśmy? No. Sprzątali pokój na godzinę temu, więc jest czysto. Ty no, polisz? Ej, ale w pokoju, a gestem wie, aż powinien dojść, a? No, jest trochę. No, gestem wachem dojść. Chodź, jest normal, ale to dojdzie. Chodź, to jest dojść? Chodź, to jest dojść, mogę powiedzieć. Jeden dzień mówimy po niemiecku, jeden po polsku. Żeby on uczył się polskiego, a ja żebym sobie przypomniał niemiecki. To ja nie wiedziałem, że ty w tym Freiburgu zdobyłeś takie doświadczenia, powiem ci. A bisen. Bisen? Nein, ich habe vergessen jetzt, ja? Aber sprech okay. Nicht zu... Nein, ich spreche gut. Ja? Boah, sprichst du Deutsch, ja, oder? Ja, ich habe gesprochen, wann... Ich
Wann ich musste etwas sagen, ich muss sehr vielen danken. Ich habe sehr viel. Wie war dein Dorf? Nicht schlecht, ja? Nicht, also nicht schlecht im Polnisch, nie. Nieźle. Not bad is in like the. Nieźle, jest nieźle. 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 A twój polski jak tam, też nieźle? No, bardzo dobrze. Every day better. Tak, no Kapi coś chyba nie podziela tego, tej opinii. Nie, uczy się. Nie. Ja uczę. Pyta mnie coraz więcej, także jest okej. Jest okej, tak. A jak na przykład na kawę idziecie, to coś tam zamówi już po polsku, czy nie? Nein. When you go for a coffee, for example, because I know that you and Kapi like to drink coffee after the dinner. Yeah. So you can order it in Polish, for example, when you are in Warsaw? Coffee? Yeah. In Starbucks, in Wilan. Jeden kawa? Jeden kawa. Kawa? Poproszę, I don't know. Something like this. całkiem okay. I understand. You know, training było bardzo intensywne. I I go to sleep now. Dobranoc. Dzisiaj trochę zmęczony, ja też w sumie mam taki dzień, że po wczoraj odczuwam dosyć mocno, ale jest okej, idziemy. Widziałem, dzisiaj też trafiłem się na taki dzień, że ja wszystko robię sam praktycznie, bo drużyna ma, wiesz, swój tok, gra sparring, więc jedę na trening sam. Na kawkę też ciężko było kogokolwiek namówić, bo wszyscy odpoczywają w pokojach. Regenerują się przed meczem, także ten idzie spać też. Też jest dół? Ale nie się. Tak. Ja wolę. Dobra, bluzę jeszcze wezmę może. Będę szpanać. Idziemy, tak? Idziemy na trening, ja. Tak. Żebym musisz wcześniej wstawać. Ja? Yeah, you have to get up early because we were already after the first Kapi's training. No, and you were in the bed. No, okay, don't make like this. People will think I'm not working here. Hey, Kuba, please. So you have to explain yourself now. I was already on the pitch. I have gym in 1 hour. I'm relaxing now, and then I will be, you know, working like an animal after. Ja się tu dam trochę więcej piłki w prowadzeniu, a także porobimy trochę takich interwałów biegowych. Zwiększymy prędkość, żeby też zobaczyć, jak jest powyżej 20 km, 25 km. Już trochę i trochę zrobimy też zatrzymanie. Dobra. Z większej prędkości. Czyli już odprawę taktyczną w windzie zaliczyłeś. Zawsze. Może więcej czasu na treningu poświęcić. Na robotę. Lepiej zawsze, żeby było wiadomo, co będziemy robić. Przed. A nie, przyjdziemy. To zrobimy, a czekaj. Majki! Organizacja top. Dlaczego właśnie jak wracacie z obozu, to czujecie to bardzo, jak się wraca na ligę, gdzie jest powiedzmy minus 2, jak się gra, nie wiem, temperatura poniżej 0, jak właśnie się wraca z Dubaju? Czuję, zdecydowanie. Okej, no temperaturę to już na pewno, tylko jak to wpływa na grę? No przygotowywania są w ciepłym klimacie, potem wraca się do ligi, która jest grana, no. Wiadomo jak. Nie, myślę, że kluczowe to jest zmiana tak naprawdę boiska, murawy, bo to jest największy problem w tym momencie. Nawet nie tyle sama temperatura, co tu masz naprawdę dywany, a przyjeżdżasz i w lutym te boiska często nie wyglądają tak super. No, pamiętam w tamtym roku, jak pojechaliśmy pod Beskidzie, to trochę była zmiana. Wiesz, graliśmy z Kijowem czy z Krasnodarem na takich płytach, że miazga, przyjechaliśmy na Podbeskidzie i było kiepsko, musiałeś kolanami piłkę czasem przyjmować, także to jest, myślę, że największa rzecz, do której trzeba się będzie przystosować po powrocie. W Polsce dopiero w marcu te murawy są takie optymalne, co? Ciężko chyba wcześniej. No zależy też gdzie, nie? Ale Michał, jak na przykład właśnie wracacie, to jest więcej urazów rzeczywiście po tych powrotach, kiedy jest to przestawienie się dobrze przygotowanych płyt na ten średniej jakości? Wiesz, na pewno zmiana gdzieś na tej płycie, to co Bartek mówi, no to troszkę na pewno wpływa na możliwość czy ryzyko kontuzji czy urazu, ale tak naprawdę no tutaj całym sztabem medycznym próbujemy to tak naprawdę niwelować, nie? Gdzieś tam, czy sam monitoring, jeżeli chodzi o obciążenia, czy ogólnie gdzieś tam tkankowe sprawy, czy kontrola po, no to wiesz, to już spoczywa na naszych barkach, więc
więc tutaj próbujemy z tym walczyć i aż tak dużo tych urazów nie ma, bo to też patrzymy na to, że początkowo, tak, zmiana początkowa tej płyty i wtedy tak naprawdę ten monitoring jest bardzo ważny, plus prewencja w innym środowisku. Nawet jak sznuruję, to się stresuję. Nowe doświadczenie, co? Nowe, stare. Trochę tak. Widziałem wczoraj wpis na Insta. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły. Tak, naprawdę. Jakieś nowe kawałki godne polecenia masz? Oj, ciężko. Wiesz co, teraz ostatnio nawet brakuje czasu, żeby jakieś sprawdzać. Coś tam czasem się przewija, ale... Ostatnio mniej rapu, powiem ci szczerze. Jechałeś z drużyną? To miałeś... Od rana do nocy miałeś zapierdziel, bo jeszcze sprzęt musiałeś położyć, poukładać. Zbierałeś wszystko, no. Bo pokoje dość wyrzucane były przed pokój i zbierałeś. Jak i, wszyscy wiesz, i zanosiłeś. Powiedziesz, szli odpocząć sobie drzemka czy coś, to ty zbierałeś pranie i rozkładałeś każdemu do pokoju, nie? Piłki brałeś, przygotowanie, koszulki, wszystko. No. Teraz masz na tacy. No ale to też taka fajna szkoła życia trochę, nie? No tak. Nie, no szanowałeś wszystko wtedy, nie? Naprawdę. Nic za każdy... darmo nikt nie dostawał, nie? Każdy musiałby to przeżyć, nie? Zgadnie, żeby zobaczyć, jak to wszystko było. Nie, no, teraz jak masz wszystko na tacy wyłożone, to wychodzisz, bierzesz buty i idziesz na trening, nie? Na wcześniej. No nie, zawsze się docenia później. A miałeś jakąś taką sytuację, jak byłeś młody, że no miałeś, powiedzmy, musiałeś zostać ustawiony do pionu przez starszego, albo nawet zrobiłeś coś nieświadomie, gdzie potem to się spotkało z jakimiś takimi większymi konsekwencjami? Nie, jakieś tam... Nie. Ja też nie, to nie... Były czasy, myślę, że gorsze jeszcze. W końcu się przebierał. Nie. Czasem wiadomo, że cię gdzieś tam starsi wypuszczali czy coś, ale żeby do pionu ustawiać, to nie. Raczej miałem dobre relacje ze starszyzną, a też, no ja... To nie było tak dawno, aż wiesz, w moim przypadku, nie? No, chociaż... Trzeba było wiedzieć kiedy i co powiedzieć, nie? Tak, do kogo tak. I... Jak potrafiłeś się zachować, to nie było takiej sytuacji, nie? No, ale wiadomo, różnie to bywało. Zadzwoniłem i powiedziałem, żeby to zrobili, nie? Szybko. Luki. He showed the coin, no? What's up? He showed him the coin, the referee. He was like with the finger. Because Luki, yeah. He's captain, no. Luki jest kapitan? Zobacz. Luki, ja? Yeah? Don't look at the camera all the time, Luki, yeah? Widzisz? Parek zmienił. Zobacz, okay. Nie będzie pod słońce grał. Zaczęłaś mi mówić o kupie.
Słupek. Słupek i poprzeczkę. Powinniśmy to włożyć teraz, ale nie wiem. Kapie, jak tak patrzysz na Grzegorza Krychowiaka i porównując go z czasów, kiedy grałeś razem w reprezentacji, to ten sam piłkarz trochę się zmienił, inaczej wygląda? Wiesz co, jak ja byłem z nim reprezentacji, to miał swój taki prime, nie? Najlepsze lata. W Sewilli wtedy wygrywał trofea w Europie. Przed transferem do PSG, naprawdę był takim w reprezentacji mocnym, bardzo mocnym punktem. Ciężko powiedzieć, nie widziałem dużo jego meczów w ostatnim czasie, bo rosyjskiej ligi raczej nie śledzę. Ale chyba nieźle tam wyglądał. No. Wspomniałeś, że ma mega dobre utrzymanie. Potrafi bardzo dobrze zostawić się z piłką. Nawet w trudnych sytuacjach, gdzie ludzie go presują, to on rzeczywiście jest silny i mocno stoi na nogach. To jest jego duży atut na pewno. No. W ogóle myśli na 3 zagrania do przodu, mam wrażenie. Nie, bardzo mądrze po prostu gra. Na pewno też czasem brakuje mu takiego przyspieszenia. W zespole, który gra szybko piłką i raczej posiadanie piłki i kreowanie jest ważne, to myślę, że bardziej taka szóstka mobilna by się przydała, ale Grzesiek w drużynie, która... Chociaż nie, to Krasnodar też w sumie gra w piłkę bardziej, nie? Tak, to sobie się dowodzą, tylko bardziej jako ósemka niż szóstka. Nie, przy rozegraniu trochę traci, ale... Mimo wszystko. Nie ma takiego pasa takiego między ale fazy przejściowe no dobrze. Nie było na Ten bramkarz się trochę wolno zbiera. Ale strzelał się nam rzuciło, co? No. Właśnie chciałem powiedzieć, zaczął numery zbierać, co? Liczby. Druga w Legii. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy... Sparingowo. Siedzieliśmy ten... Co za jeszcze chyba, nie? Nie, właśnie siedzieliśmy na odnowie z Josue i z Matiasem i oni tam coś do siebie gadali, że ile ty masz bramek strzelonych, ile ty masz asyst. Się śmiał i dosłownie tam był jakiś mecz następny i zaczął strzelać. A i Mat... Nie, to było przed Jagiellonią i Matias bramkę strzelił. Tak. Spokojnie. Ale ładnie uderzył. W Łodzi technicznie? Mega uderzył. Zobacz, Wodar pierwszy raz w życiu widziałem, żeby technicznie uderzył i nagle kurde kraja. I nagle bramę leciał. No serio. Nie wiem, no i 2-1, zobacz, przełamimy paksę może, co? Dwa remisiki. Złamany został kontrakt remisu. Tak. Zerwany. Miał być trzeci remis, a tutaj jest szansa. A jak obojki, tak? Ja jeszcze kapię, nie? Co tam? Jak kolano? Lepiej? Lepiej, no, na razie oglądam. Widzę, nie gracie, ale Rolexy na ręku są. A u ciebie? Co? Widzę? Co? Rosja skusiła, co? Nie grają, ale Rolexy na rękach jest. Zobacz, każdy, tak? Rosja kusi, co? Rosja kusi, nie? Czemu kusi, Rosja? Co? Wrócić? Galiczki tam wygadałem, dodałem. Wladimira? Będą prowadzić, ale nie mają ci tyle kasy. Tak? Gdzie 20 baniek? A znajdziecie 20 baniek euro? PKO Bank Polski Dzień z Bartkiem Kapustką. Kończymy tam, gdzie dwina w Łodzi się kończą, a więc w gabinecie fizjo. Bartek ma teraz chwilę dla siebie na stole, a ja bardzo dziękuję wam za to, że byliście z nami. Przypominam o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę. No i doskonale wiecie co, mam ochotę teraz powiedzieć. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć! Opatrz, to druga jest. I malutkie, zobacz jakie słodkie. Nie widzę.